pomysł na aplikację komunikacyjną powstał dość niespodziewanie, podczas spontanicznej rozmowy członków stowarzyszenia na temat działalności stowarzyszenia. Ale o ile sam pomysł powstał dość spontanicznie, to wynikał on z głębokiej świadomości na temat potrzeb osób zależnych. Osoby zależne, czyli osoby starsze, osoby chore, osoby z niepełnosprawnościami oraz przede wszystkim opiekunowie tych osób, ze względu na swoją trudną sytuację, nierzadko mają problem z realizacją zwykłych, codziennych czynności, takich jak zakupy, porządki domowe, wizyty u lekarza czy w aptece, wyjście na spacer. Najczęściej nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc, a także zwyczajnie krępują się to robić. Aplikacja SOS Homini rozwiązuje ten problem, ponieważ za jej pomocą osoba zależna informuje świat zewnętrzny o swojej potrzebie, nie zastanawiając się nad tym, kogo poprosić o pomoc. Jak to w ogóle działa? Jest grupa osób zależnych, które posiada smartfon lub tablet z aplikacją SOS Homini i jest grupa wolontariuszy, którzy również posiadają tą aplikację na swoich urządzeniach. Osoba zależna przy pomocy SOS Homini wysyła zgłoszenie o swojej potrzebie, która dociera do wszystkich wolontariuszy z aplikacją. Wolontariusz, który pierwszy zdecyduje się na zrealizowanie danego zgłoszenia, aktywuje je w systemie i przystępuje do działania w odpowiednim czasie. Natomiast osoba zależna otrzymuje informację o tym, kto i kiedy przyjdzie z pomocą, wraz ze zdjęciem tej osoby, aby wiedziała kiedy i kogo się spodziewać. Trzeba jednak pamiętać o tym, że narzędzie nie daje 100% gwarancji na otrzymanie pomocy, ale wielokrotnie zwiększa na to szanse. To zależy głównie od tego, jak w danym środowisku rozwinięty jest wolontariat. Funkcjonalność aplikacji w module osób zależnych opracowana jest tak, aby w prosty i szybki sposób mogły ją obsługiwać osoby sprawne, jak i z ograniczoną sprawnością manualną. Interfejs jest bardzo przyjazny i elastyczny. Każda osoba zależna może w ustawieniach aplikacji zaznaczyć tylko takie treści, które jej dotyczą i z których chce skorzystać. Jeśli pojawia się nowa potrzeba, której jeszcze nie ma w aplikacji, to ją definiujemy i wprowadzamy do aplikacji wraz z odpowiednią grafiką i opisem. Podobnie wolontariusz może zaznaczyć tylko te kategorie potrzeb i czynności, których chce i potrafi pomagać. Wówczas widzi zgłoszenia tylko te, które dotyczą wybranych kategorii. W kategorii zakupy jest możliwość zapisania stałej listy zakupów. Jest to bardzo przydatne wówczas, gdy u niektórych osób, zwłaszcza u seniorów, zakupy są często powtarzalne. Wysłanie takiego zgłoszenia trwa wtedy tylko kilka sekund. SOS Homini to świetne narzędzie do aktywizacji seniorów. Wielu z nich ma sporo wolnego czasu, który mogą poświęcić właśnie na wolontariat. Dodatkowym atutem jest możliwość pobierania z aplikacji statystyk na temat używania aplikacji. Dzięki temu możemy filtrować dane według różnych kryteriów. Ta funkcja może być przydatna do optymalizacji pracy, np. w ośrodkach pomocy społecznej, i pozwoli efektywniej zarządzać zasobami kadrowymi. SOS Homini to dobra komunikacja, a dobra komunikacja to lepsza codzienność dla osób zależnych. Serdecznie polecam. SOS Homini dla niepełnosprawnych. SOS Homini to aplikacja ułatwiająca życie osobom zależnym. Jako wolontariusz jestem w stanie ludziom pomagać w zakresie, jakim mogę. Dzięki aplikacji SOS Homini mam okazję wykorzystać pożytecznie swój wolny czas, pomóc innym, a także poznać nowych ludzi, dlatego uważam, że ma ona same plusy. SOS Homini to innowacja, ale również narzędzie ułatwiające życie osobom zależnym, a nam pozwalające być lepszymi ludźmi. Instalujcie, bo bardzo, bardzo pomaga.